Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Mamy już tak naprawdę końcówkę stycznia 2021 roku na Community Discordzie, czyli dokładnie na tym, do którego możecie wejść tutaj z poziomu gry. Leander, czyli taki, można powiedzieć, międzynarodowy community manager, ogłosił, że 2021 rok to będzie, można powiedzieć, taki przełomowy rok dla Shakes'a. Będzie się dużo działo, będzie, będą różne zmiany i tak dalej dalej. Być może będzie to całe łączenie serwerów, o którym póki co za wiele nie wiemy. No ale do rzeczy, było też w zeszłym roku ogłoszone, że eventy potrzebują zmiany. Eventy w tym, w tym czasie, czyli tak naprawdę jak do tej pory, no wiadomo, mamy cztery, lecą po kolei co weekend od piątku do niedzieli, czyli w sumie co tydzień. I jak widzicie tutaj nawet mam wypisaną ich kolejność, czyli jest EXP, EPIC GOLD i SKARBY LASO. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład Epic był bardzo takim słabym eventem dla graczy free-to-play, nawet dla graczy ego w sumie też za wiele na nim nie korzystali. I przede wszystkim był pomysł właśnie zmiany tego eventu, żeby jakoś to było ciekawiej rozwiązane, żeby też inni gracze mogli na tym skorzystać, a nie tylko Grzybiarze. Oprócz tego, odkąd wszedł legendarny Loch i odkąd weszły te legendarne itemki, plus dużo zwykłych itemków epickich, po prostu dropiło z niego, no to ludzie przestali totalnie korzystać z tego weekendu epickiego. I już tak. Tak jak mówię, w tamtym roku pod koniec zostało zapowiedziane, że eventy zostaną zmienione. Że tak naprawdę yy, będzie jakaś modernizacja. Było też bardzo dużo pomysłów. Była w ogóle też specjalny kanał właśnie tam na Discordzie, yy, żeby ludzie mogli swoje pomysły na eventy podrzucać. I zakładam, że sporo z nich zostanie uwzględnione. Yy, dlatego, że tutaj taka pierwsza ciekawostka ma być teraz 12 eventów, czyli nie 4 jak do tej pory, a właśnie 12. Yy, tak więc, no, sporo, nie? Sporo, jakby nie było. Jednym z takich najlepiej ocenianych pomysłów, właśnie tam na Discordzie, na tej tawernie, yy, to było, yy, żeby Wiedźma przyjmowała wszystkie itemki w trakcie, taki, taki po prostu event, nie, żeby, yy, domyślam się, żeby przez trzy dni yy, przyjmowała każdy itemek, jaki mamy, nie musielibyśmy wtedy czekać, nie wiadomo ile, nieraz wiadomo, że z tą wiedźmą jest pech, yy, że trzymamy na przykład całe EQ broni a te bronie w ogóle się nie pojawiają, no na pewno coś takiego byłoby w porządku, jakby nie było. Yy, tylko teraz tak, no na przykład coś takiego by nam się przydało w jeden dzień, a potem już i tak ciężko by było z tego korzystać w kolejny dzień, czyli na przykład w sobotę i niedzielę, ale być może eventy też zostaną zmienione, że będzie, będą trwały inaczej, że yy, że będzie to jakoś inaczej wyglądać, i tak dalej, i tak dalej. Na no, takie szczegóły musimy jeszcze poczekać. Mm, ale tak jak mówię, ma być teraz 12 nowych eventów. Mm. Na pewno ten weekend epicki jakoś zostanie prze, przerobiony. No podejrzewam, że te eventy też będą, no bo jakby z nich nie zrezygnują, szkoda by było jakby z nich zrezygnowali, ewentualnie będą jakoś zmienione. No bo tak jak mówię, no teraz schemat był prosty. Był w takiej kolejności, jak tu mam wypisane były eventy. Od czasu do czasu z jakiejś tam okazji pojawiał się cztery razy event, czyli wszystkie w jednym. No i na koniec miesiąca przeważnie jakaś tam promocja na grzybki 20% i jakby tak to wyglądało do tej pory. No, a nie wiadomo, jak to będzie teraz wyglądać. Jeszcze tutaj mamy takie można powiedzieć, poczekajcie. Zapisałem sobie na drugim monitorze, yy, więc tak teraz ma być z tej rozpiski, bo teraz były skarby lasu. Teraz miał być Weekend Expa, i ten Weekend Expa to będzie ostatni y, event, który tak naprawdę jest w tej starej y, formie. Tak czyli, czyli już tak naprawdę od piątku do niedzieli y, na pewno. Będzie właśnie weekend expa. Też coś tam pisali, też może być coś takiego, że ze względu na tak jakby pożegnanie tych, tych starych eventów będzie w następny weekend 5 razy event, czyli będzie, w sensie 4 razy event, czyli będą po prostu wszystkie w jednym. To jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone, ale takie były, że taka możliwość istnieje z tego co tam pisali właśnie na niemieckim forum, więc jakby też nie, nie zdziwcie się jeżeli by był za tydzień cztery razy event. No ale tak, to będzie ostatni, podejrzewam, że jakoś w następnym tygodniu, nie w tym co teraz... Zaczął nam się tak naprawdę, tylko jeszcze w kolejnym będzie, będą jakieś informacje tam we wtorek, w środę, czy tam, yy, no przeważnie, jest wtorek albo środa. Takie informacje o nowościach, jak to będzie wyglądać i tak dalej, opisane. Też Wam oczywiście o tym nagram film. No i tak naprawdę yy, już od następnego weekendu, czyli nie od tego, od jeszcze kolejnego, yy, będą już te nowe eventy wdrożone i zobaczymy, jak to będzie działać. Yy, oprócz tego, tak jak mówię, ma być teraz 12 różnych eventów, a nie. A nie, właśnie m, 4, tak jak były do tej pory. No i tak naprawdę więcej informacji. KO, czyli niemiecki community manager, na forum, właśnie niemieckim, powstał taki wątek, jedna osoba go założyła. No i tam napisała, że y, przeważnie jakieś tam, y, powiedzmy, wycieki czy coś w tym stylu. Na tym chatboxie forumowym, czyli tam jak sobie piszą między sobą gracze, y, to tam KO często coś tam spoileruje, likuje, nazwijmy to. Y, natomiast y, chciałby się w końcu dowiedzieć, ten gracz, tak naprawdę napisał w tym wątku. Chciałby się dowiedzieć w końcu jakichś konkretów. No i właśnie kało mu napisał w sobotę zeszłą, że, żeby poczekał dwa tygodnie i wtedy wszystkiego się dowie więc jakby no, no i mówię no i to, że tam będzie 12 i tak dalej to właśnie z tego chatboxa zlikowane, więc tak ma być zobaczymy jak to będzie no jestem ciekaw, nie? Możecie dać znać jestem ciekaw jak te eventy będą wyglądać na pewno fajnie jakby zostawili takie weekendy jak EXP, jak GOLD i jak te skarby no podejrzewam, że zostawią ewentualnie jakoś w zmienionej formie, no bo, no bo jednak to jest fajne, nie? Weekend epicki jak dla mnie teraz jeżeli jest legendarny log i tak dalej weekend epicki może na przykład wcale nie istnieć albo może być bardziej bardziej Bardziej, bardziej, zdecydowanie bardziej zrobiony pod graczy free-to-play, żeby każdy jakoś na nim skorzystał, nie? Nawet gracze, którzy nie, nie inwestują tam grzywów. No ale to muszę jakoś wymyśleć, nie? No, mieli bardzo dużo pomysłów na tym Discordzie Community, tak jak mówię. No, ten z tą bieżbą był najlepiej oceniany i jest naprawdę w porządku, ale było tam dużo innych ciekawych pomysłów, także, tak jak mówię, no, zakładam, że skorzystali z niektórych z nich. Tak naprawdę tyle. No więcej informacji nie ma. Ciężko, żeby były jakiekolwiek inne informacje. Jeżeli coś nowego się pojawi, to będę Was o tym informował. Jeszcze nie wiadomo, czy ten weekend teraz to będzie tylko X, czy będzie ten 5 razy. Podejrzewam, że nie przepuszczą okazji, że faktycznie zrobią ten 5 razy event, żeby w sensie 5 razy. Ja mówię 5 razy, no bo to wchodzą te 4 eventy plus 20% promocja na grzyby. Podejrzewam, że nie przepuszczą i podejrzewam, że zrobią po prostu ten 4 razy taki ostatni w starej formie. No a później. Później, jakby, będzie to yy, będzie to już jakaś tam nowa forma. No, i co, jestem ciekaw, nie? No jeżeli tych eventów będzie 12, no to na każdy event będziemy musieli czekać 3 miesiące, jakby nie było, nie? Yy, no, bo jednak wiadomo, no 4 tygodnie tam średnio ma, 4 weekendy powiedzmy, ma tam średnio miesiąc, yy, więc, no, jakby wiecie, no, w każdym miesiącu 4 eventy łącznie. No, łącznie 12, no to 3 miesiące, nie yy, wiadomo o co chodzi. Yy, także no, na przykład taki gold, co 3 miesiące, no dziwnie by to było, nie? Yy, tak samo też dużo pytań się pojawia, co z nowymi serwerami. No teraz na start każdego nowego serwera był ten 4 razy event plus promocja na grzyby tam od soboty przeważnie. Yy, no a teraz jakby jak będzie 12 eventów i to wszystko będzie, to wszystko będzie naraz yy, no to będzie tak yy, dziwnie, nie? Yy, no na pewno jest dużo pytań, na pewno jest dużo wątpliwości, no i wydaje mi się, że po prostu... Po prostu musimy czekać na jakieś oficjalne informacje, ale na razie wiemy tyle, ile wam powiedziałem. To by było na tyle. Dzisiaj taki krótki odcinek, tylko informujący Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeszcze jeżeli jakieś nowe informacje się pojawią i tak dalej, to oczywiście nagram dla was o tym Zapraszam Was na streamy na Twitchu dzisiaj wieczorem, prawdopodobnie odpalę o godzinie 19, tam za 15-19, żeby do 19 każdy się zebrał. Na 99% ten streamek będzie odpalony, więc wbijajcie link macie w opisie, w przypiętym komentarzu. Na pewno też jakby Zostawcie follow'a, bo wtedy będziecie na pewno wiedzieć czy wtedy odpalam, czy nie odpalam jednak. No i pogadamy sobie może o tych eventach, poogarniam tam postacie i tak dalej standardowo. Ostatnio też druida delikatnie wzmocniliśmy jeżeli chodzi o runy, kto był ten wie. Więc coś tam na tych streamkach staram się, żeby się działo. Po dzisiejszym streamie już zacznę być takim powiedzmy towarzyszem Twitcha, bo już spełnię wszystkie warunki. Więc będzie można subskrybować kanał, będzie można punkty kanału zbierać, za które będą różne nagrody, tam już mam obmyślane w głowie co nieco, więc no będzie to jakoś powoli się rozbijać. Yy, oprócz tego, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie, yy, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.